Prawo i Sprawiedliwość chce uszczelnienia handlu w niedzielę. Część sieci handlowych próbuje omijać przepisy, działając w niedzielę jako placówki pocztowe. Dziś do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz handlu w niedzielę jest zgodny z konstytucją. To jest dobra wiadomość i również dobra wiadomość ku temu, żeby nowelizować w tej chwili ustawę, żeby ona wróciła do pierwotnych zapisów, tak jak została uchwalona. Ustawa, twarde zapisy w ustawie gwarantują mi prawo do odpoczynku w niedzielę i nie damy sobie tego prawa odebrać. Mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Uszczelnienia przepisów chcą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Dziś do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Chodzi między innymi o wyeliminowanie możliwości handlu w niedzielę przez sklepy, które wykorzystując luki w prawie, działają w tym dniu jako placówki pocztowe. Dzisiaj wielu pracodawców działa nieetycznie. Próbuje dzisiaj obchodzić ustawę. Popatrzmy, co się dzieje. Sklepy spożywcze, dyskontowe, sklepy monopolowe udają, że są placówkami pocztowymi. Już są takie, które są nawet Pocztą Polską, bo podpisały umowę z Pocztą Polską. Niestety skala nadużyć w tej kwestii lawinowo narasta. Coraz więcej placówek podpisuje umowy z Ruchem i Pocztą Polską. Proszę Państwa, dochodzi do absurdów. Dochodzi do tego, że tak naprawdę mamy do czynienia z kpiną przez te sieci, kpiną z ustawodawstwa polskiego, z polskiego rządu. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zakaz handlu obejmuje dziś prawie wszystkie niedziele, z pewnymi wyjątkami.